popularny tobol, niczym czarny koń. O mały włos był od tego, że nie wyszedłby z grupy, a teraz ma szansę zawalczyć o możliwość uczestniczenia w finale. No ale musi pokonać Grzegorza Kluczka. Na razie tobol jednak wyeliminował jednego z rycerzy konwentu świętego Piotra z Olsztynka, ale teraz staje na jego drodze dużo bardziej masywny przeciwnik. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to się skończy. A ja tylko dla formalności przypomnę, bo wszyscy zainteresowani to wiedzą, przygotowuje się Wołek. I nadal chyba jeszcze niedowierzący, że znalazł się w tym miejscu Krzysztof. Sędziowie! Już jesteśmy. Team sędziowski, mam nadzieję, jest gotowy w polu. Krzyżacy w szrankach, sędziowie liniowi, którzy czujnie, coraz bardziej czujnie, ba, z pewnością uruchamiają nawet możliwość nagrywania tych walk, aby sobie potem jeszcze powtórzyć. Tak, łapka w górę, Krzysztof, Grzesiu. Już gotowi? Bierzemy jego. Sędziowie liniowi gotowi. Sędzia czasowy również. Pierwsza przyjacielska wymiana. Skrzyżowanie mieczy. No i już walka. Już nie ma miękkiej gry. Zwróćcie uwagę nie tylko na zadawane ciosy, ale na pracę całego ciała. To nie jest tak, że rycerze przyjeżdżają tutaj raz na jakiś czas, się pokazują w swoich zbrojach. Oni, aby tą formę uzyskać, wielokrotnie w ciągu tygodnia trenują. Czasem po 3, niektórzy nawet 4 treningi. Nie tylko fechtunek, nie tylko szermierka, ale również trening siłowy. Wszystko po to, aby w tym często jeszcze bardziej słonecznym dniu wytrzymać trudy całodziennego pojedynkowania się, bo przecież to nie tylko turniej 1 na 1, ale później mamy walki grupowe. To wszystko trzeba wytrzymać. No ale do tego, moi drodzy, bardzo ważna jest psychika. Trzeba wiedzieć, że się wygra. Tylko wtedy można wyjść. Tylko z takim pozytywnym nastawieniem można wyjść do walki. Trening treningiem, trzeba mieć wyrobione automatyczne czasami uderzenia, trzeba wiedzieć, jak się w danym momencie zachować. Ale psychika jest również bardzo ważna, ale ważne jest również przygotowanie teoretyczne. Nasi rycerze muszą, stop, koniec walki, muszą wyglądać poprawnie historycznie, spójnie historycznie. To też nie bierze się znikąd, oni również wnikliwie studiują ikonografię, pisma, źródłowe opracowania. Moi drodzy, okazuje się, że ubiegłoroczna kontuzja chyba wyszła na dobre pewnemu rycerzowi, który na pełnej bombie wychodzi i eliminuje kolejnego rycerza konwentu świętego Piotra z Olsztynka. Karol Tobolski Tobol przechodzi do finału jako czarny koń. Był o krok od nie wyjścia z grupy. Wielkie brawa w niemalże kończącym ten sezon, sezonie rycerskim. Oczywiście nie jest to jeszcze ostatni, bo wyjątkowo przez tą całą tfu zarazę mamy przeniesiony turniej, który zwykle w sierpniu w Działdowie się odbywał za tydzień. Jeśli mam mało tego typu spotkań, pojedźcie na zamek działdowski i tam również w sobotę w cieniu tamtejszej krzyżackiej budowli będziecie mogli również oglądać podobny turniej rycerski. A my czekamy już
Przywitajmy gorąco Marcin Bołek, wasz Kielis. No i po raz pierwszy, wyjątkowo w takiej roli, tutaj, na Pola Grunwaldzki. Krzysztof, być może sam jeszcze w to nie wierzysz, ale zobacz, jak Karol doskonale pobił swoich bardziej utytułowanych przeciwników. Kogo on wyeliminował? Masz szansę również dołączyć do tego grona, choć oczywiście Bołkowi nigdy źle nie życzę, więc sam jestem ciekaw, jak to się wszystko rozwiąże. Obaj przed wami, Krzysztof i Marcin. Niech wygra lepszy dzisiaj. Po tej walce będzie pojedynek o trzecie miejsce, w którym Grzegorz Kluczek spotka się, no z kim? Z tym, kto przegra ten pojedynek. Na razie lekkie, ale celne ciosy po stronie Wołka. Kolejne trafienie na nogę. Ale Krzysztof nie pozostaje dłużny. Takie spotkanie w polu z najlepszym, albo niemalże najlepszym rycerzem na świecie. No jest to niebagatelna lekcja. I to darmowa. Pół minuty jeszcze. Zapasy rycerskie to jest coś, co będziecie widzieli jeszcze dzisiejszego dnia. Spokój po stronie Marcina, ale teraz wykorzystuje i atakuje odsłoniętą część Krzysztofa. Stop! Stop, ale już nie tylko w oczach, ale również w samej posturze Marcina widać było spokój, opanowanie, doświadczenie. Obrona Marcina jest, jak słyszeliście ostatnio, wygrał do zera, teraz wygrał do jednego. Wielkie brawa, Marcin. Około 18 punktów kontra aż jeden. To w tej sytuacji jest też całkiem niezłym wynikiem dla Krzysztofa. Wielkie brawa dla obydwu. Krzysztof, teoretycznie zostajesz na placu boju. Damy ci oczywiście odsapnąć chwilę. Chyba, że nie chcesz. To od ciebie zależy. Tyle, ile będziesz potrzebował, tyle ci czasu damy, ale ty zostajesz już na placu boju, a na ten plac już za chwilę Grzegorz Kluczek będzie proszony, bo walka o trzecie miejsce. Chwilę namawiałem Krzysztofa, abym wziął udział w tym turnieju. On przyjechał z nastawieniem na walki grupowe. Mówi, chyba nie zdążę założyć zbroi, my poczekamy na ciebie. I zobaczcie, człowiek, który doszedł do pierwszej czwórki, bez błazna byś tego nie osiągnął. 20%. Cześć, Jajosz. Krzysztof, jeszcze na oparach swojej mocy, stwierdził, że nie będzie odpoczywał. Naprzeciwko niego Grzegorz Kluczek, między innymi złoty medalista z 2015 roku, kiedy to w Mistrzostwach Świata w walkach grupowych taki złoty krążek, ale później również przywoził kolejne, tak więc zdecydowana przewaga, jeśli chodzi o ilość laurów, ale zobaczymy, co będzie się działo tutaj, na naszej murawie. Krzysztof w gotowości jako drugi być może czarny koń naszego turnieju. Walka o trzecie miejsce w takim razie. Start! Cześć, Kluczek! Kluczek dajesz! Grzegorz Kluczek, kapitan reprezentacji dawnej w Armii Mazur, dzisiaj legenda północy. Już wkrótce
tutaj w pięciu pojawią się rycerze z takim godłem, które to czegoś ma. Na kołnierzu wystającym spod jego hełmu. Młyn kibiców Grześka Kluczka daje się słyszeć. Ale liczymy również na kibiców naszego Benjaminka Krzysztofa z ziemi kujawskiej, z tamtejszej Chorągwi Zaciężnej. Ostatnie 30 sekund. Przez moment Grzegorz Kluczek próbował podciąć swojego przeciwnika. Rzucił teraz nim szranki. Za końcówkę dla Grześka zdecydowanie należy być może przechyli stare zwycięstwa. Ale zobaczymy. Koniec tego pojedynku. Ja cały czas liczę na dogrywkę. Cały czas liczę na dogrywkę. Może to będzie też. Cały czas liczyłem na dogrywkę, ale jednak tej dogrywki nie będzie. 16-2. Grzegorz Kluczek. Wielkie brawa. Ale na moment. Krzysztof, jeszcze raz specjalnie dla ciebie zgarnę burę leśnych oklasków. Miał się tutaj nie pojawić, a zajmuje, już wiemy, czwarte miejsce z marszu jako rozgrzewkę też przed turniejem walk grupowych. Wielkie brawa dla Krzysztofa Chorągiem Ziemi Zaciężnej z Kujaw. No i doczekaliśmy się finału między dzisiaj dwoma najlepszymi. Jak dotąd niemalże niepokonany, bo jest albo mistrzem czasami, tylko wicemistrzem na światowych arenach. Marcin Wołek Waszkielis już w polu. Wielkie brawa dla niego. I jego przeciwnik wdarł się z ogromnym kopniakiem na dzisiejszą arenę. Karol Tobolski. Zapamiętajcie dobrze, skąd on się wywodzi, zastęp Zamku Jachnic, ziemia chełmińska, kolebka państwa krzyżackiego. Przybywa tutaj w okolice pól grunwaldzkich, aby być może zrewanżować się za grunwaldzką porażkę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Już w tym momencie walka rozpoczyna się. To jest finał, moi drodzy. Nie oszczędzajcie rąk, nie oszczędzajcie gardeł. Tu już nie ma po co zachowywać sił. Zwróćcie uwagę na pracę rąk i nóg, zwłaszcza rycerza w czerni Marcina. On naprawdę pokazuje wam mistrzowski poziom walk rycerskich. A Marcin porównywalny jest naprawdę jak Zawisza Czarny, jak Pele, jeśli chodzi o piłkę nożną. A kto wie, czy nie Adam Małysz, jeśli chodzi o skoki rycerskie. Swego czasu prowadziłem międzynarodowy turniej, w którym liczono, rycerze liczyli, ile punktów zdobędą na Marcinie, który wszystkie walki i tak wygrał, ale drugą konkurencją było, ile mu uda się punktów zdobyć. No niestety obawiam się, że to będzie pierwszy turniej, albo jeden z większych turniejów, podczas których nie było żadnej dogrywki. Przyznam, że jestem tym nieusatysfakcjonowany.
ale mimo wszystko cieszę się z bardzo ciekawej, dobrej, srogiej walki. No i gratuluję Karolowi Tobolskiemu, że nie dał ciała i z Marcinem równy pojedynek wykonał. Ale jeszcze większe brawa dla naszego mistrza dzisiaj, Marcin Wołek Waszkielis. Wielkie brawa. Kolejny turniej do jego kolekcji. Nagrody już nie na swojej półce ustawia, tylko w internecie, bo internet nie ma końca przecież. Wielkie brawa jeszcze raz, oficjalne Marcin, rozdanie nagród będzie tradycyjnie, ale gratulacje. Wielkie brawa dla dwóch najlepszych. Moi drodzy, ale warto dodać, jak blisko Karol był zwycięstwa. Zaledwie 6-5 ten pojedynek się zakończył. Jednym zaledwie punktem Marcin po raz kolejny pokazał swoją klasę, ale to już było o włos od dogrywki. Ubolewam, że tej dogrywki nie było. Moi drodzy, kończy się turniej na jesieni średniowiecza. Turniej 1-1. Będzie teraz ten, czy nie? Ale w tym po łuku, no to się skończyło, bo tam łuk.